Cześć, dzisiaj dokończymy przegląd reprodukcji gier. W zeszłym tygodniu mieliście okazję zapoznać się z tymi wszystkimi tytułami. Dzisiaj przedstawię Wam zawartość tego oto tajemniczego kartridża od Taito. Niestety stworzenie tej gry było dla mnie naprawdę koszmarnym doświadczeniem. Dwie pierwsze próby były totalnie nieudane, odniosłem porażkę. Dopiero za trzecim razem udało mi się odtworzyć wszystko tak, jak powinno być zrobione. I w chwili obecnej mogę się cieszyć fizyczną wersją gry Super Bros. 8, czyli jest to hack Dondokodon części drugiej, bardzo unikalnej gry zresztą mówiąc. Tak wygląda oryginalny kartridż Dondokodon część druga. Jest oczywiście i część pierwsza, również genialny tytuł. No ale tak, mamy tu Super Brosa część 8. Nie wiem, czy wiecie, ale wszystkich tych haków było wydanych na Famiclona czy też Pegasusa aż 17. I tak prezentują się tytuły tych wszystkich gier. Możecie sobie przejrzeć tę listę, którą dla Was przygotowałem. Jeśli chodzi o fizyczne wydanie Super Brosa 8 w latach 90., to było to raczej robione na bardzo małą skalę i te gry rozeszły się gdzieś tam w Rosji. Niestety ja osobiście nigdy nie widziałem możliwości zakupu tej wersji gry, chociaż gdzieś tam na filmikach kilku Rosjanów pokazywało oryginalne wydanie Super Brosa 8 i prezentowali oczywiście ten tytuł. Niestety w naszym przypadku prawdopodobnie ta gra nigdy nie dostała się do Polski. Warto oczywiście wspomnieć, że deweloperem oraz wydawcą była firma Taito. Jeśli chodzi o oryginalne wydanie Dondokodon części drugiej, choć nie mam pojęcia, jaki team jest odpowiedzialny za wydanie tego oto haka. Robota została zrobiona w miarę profesjonalnie, oczywiście sprajty wyglądają dość bajerancko. Jeśli chodzi o samą grę, przyznać muszę, że jest fantastyczna, w 100% wpada w mój gust i uważam tę grę za godną polecenia. Do przebrnięcia jest 5 różnych poziomów. Oczywiście na końcu każdego poziomu będzie czekał na nas boss. Walki z bossami są bardzo fajne, bardzo przyjemne. Troszeczkę trzeba pokombinować, ale wierzcie mi, że sama gra nie należy do najtrudniejszych. Także polecam Wam Super Brosa 8. Póki co ja się będę żegnać. Trzymajcie się. Cześć!